Na Śląsku związki zawodowe. W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostaną wręczone awanse, stopień generalski i admiralski w wojsku, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. W komunikacie podkreślono, że prezydent zaakceptował kandydatury przedstawione przez ministra obrony narodowej. Zaznaczono także, że nazwiska awansowanych oficerów zostaną przekazane opinii publicznej po zakończeniu formalnej procedury mianowania. Nominacje generalskie nie były wręczone żołnierzom 15 sierpnia, a w październiku ubiegłego roku. Węgry zgodzą się po kwietniowych wyborach parlamentarnych na stały mechanizm przyjmowania uchodźców, twierdzą nieoficjalnie rozmówcy korespondentki Kamerata w Brukseli. Już w styczniu sygnalizował to Viktor Orban. Budapeszt przedstawił dokument na temat reformy swojej polityki azylowej. O szczegółach opowie Katarzyna Szymańska-Bogina. Do niedawna Węgry bardzo ostro sprzeciwiały się takiemu mechanizmowi. Teraz w dokumencie postulują tworzenie hotspotów, czyli centrów weryfikacji uchodźców w krajach poza Unią i wykluczanie z Schengen krajów, które nie radzą sobie z presją migracyjną. Zmiana stanowiska Węgier oznaczałaby złamanie solidarności w sprawach migracji w Grupie Wyszehradzkiej, a przede wszystkim Afrykanie. Głosami Platformy Obywatelskiej nie zgadza się, aby pomnik ofiar tragedii smoleńskiej stanął na placu Piłsudskiego. Poseł PiSu Jacek Świat, mąż zmarłej w katastrofie Aleksandry Natalii Świat, uważa za zrozumiałą postawę władz Warszawy. Jak podkreślam, pod pomnikiem pod Smoleńskiem zginęli także bliscy tych, którzy dziś protestują. Pomnik stanie w miejscu, gdzie dziś jest po prostu krawnik. Ten pomnik w żaden sposób nie zaburzy harmonii i placu Piłsudskiego i nie ugodzi odsyłając w jakichkolwiek uroczystości, a być może będzie do pełnienia uroczystości państwowych parad na świat. Jestem zdumiony, że władze Warszawy nie chcą tego pomnika, że opozycja tak mocno występuje przeciwko temu upamiętnieniu. Przecież tam zginęli ludzie ze wszystkich ugrupowań politycznych, reprezentujących różne środowiska. Również koledzy, przyjaciele tych, którzy dzisiaj tak głośno protestują. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu TU-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. Polska delegacja zmierzała na uroczystość z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Policja ma za mało służbowych pojazdów. Większość z nich jest wyeksploatowana, a część powinna zostać wycofana. Tak wynika z raportu NIK. Najwyższa Izba Kontroli oceniła użytkowanie samochodów przez policję w latach 2015-2016. Oprócz braków sprzętowych i stanu technicznego, zarzuty kontrolerów dotyczyły również braku szkoleń dla policjantów w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Wskazano, że ograniczenia w dostępności do pojazdów służbowych i ich stan może prowadzić m.in. do wydłużenia czasu reakcji na zgłoszenia. Problem wciąż istnieje pomimo obniżania norm i zwiększenia finansowania policji, mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK. W skontrolowanych jednostkach nadal brakowało niektórych rodzajów pojazdów. Na koniec 2015 roku 593, a na koniec 2016 roku 636. Największe niedobory dotyczyły furgonów, samochodów osobowych terenowych oraz pojazdów specjalistycznych. W odpowiedzi na raport NIK Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w wydanym komunikacie przypomniało, że w ubiegłym roku wdrożono program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. W jego ramach policja otrzyma w najbliższych latach niemal 6 miliardów złotych, które będą przeznaczone m.in. na zakup nowoczesnego wyposażenia, w tym samochodu. MSWiA poinformowało również, że tylko w ubiegłym roku ponad 1340 sztuk nowego sprzętu transportowego trafiło do policji. Zrzeszenie historyków i historyczek Niemiec skrytykowało polską nowelę ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Kierująca związkiem Schlut Heiber oświadczyła, że przedstawienie i ocena historii nie może być przedmiotem doktryny państwowej. Dodała również, że obawia się, iż ustawa doprowadzi do sterowania badań naukowych i może stanowić poważną ingerencję oraz próbę ograniczenia kręgu krytycznych naukowców. Trzeba naprawdę złej woli, aby formułować takie zarzuty wobec polskich przepisów. No, czekam na ci.
siebie? Historyk, profesor Wiesław Wysocki. Trzeba mieć wiele złej woli, żeby nie dostrzegać, że nowelizacja... A skąd ten Patryk jest? ...wobec badaczy historii i działalności artystycznej. Nie wyobrażam sobie, a czemu Anna Lubina nie chce jechać? ...dokonywać tego typu ingerencji, przepisy prawne... Na co? ...państwa i oceniać to w ten sposób. Do poradni? Niemcy powinni zająć się rozliczeniem własnej przeszłości. Do poradni, ale u tego Pawła, tak? W największym stopniu... No i co, mieszkasz u Pawła? ...informacje o tym, kto jest inspiratorem, organizatorem oporu... No dzwoń, kochani, jak najszybciej, bo ja cipka ciepła. Celem nowelizacji ustawy o IPN, którą na początku lutego podpisał prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda, jest walka z niesłusznym obarczaniem polskiego narodu i państwa za niemieckie zbrodnie z czasów II wojny światowej. Jej uchwalenie wzbudziło spore kontrowersje m.in. w Izraelu i na Ukrainie, doprowadziło do zaostrzenia się stosunków z tymi krajami. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz odwiedzi dziś Nowy Jork. Weźmie udział w briefingu ministerialnym Rady Bezpieczeństwa ONZ. Będzie on poświęcony celom i zasadom Karty Narodów Zjednoczonych w kontekście utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W ramach wizyty Czaputowicz spotka się m.in. z szefem słowackiej dyplomacji Mirosławem Lajczakiem, który przewodniczy obecnie pracom Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 1 stycznia tego roku rozpoczęła się 2-letnia kadencja Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami bez pogodzenia. Na północy oraz na krańcach południowych słaby śnieg. Na wybrzeżu początkowo możliwy również śnieg z deszczem. Temperatury w wschodniej połowie kraju od -1 stopnia, w zachodniej od -1 do 3, a w rejonach podgórskich od -4 do -1. Wiatr słaby i umiarkowany. A na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali ciśnienie będzie powoli rosnąć. To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej po aktualnościach dnia. Koszty finansowania uzależnień oraz ich wpływ na budżet państwa polskiego to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi będą pan Rafał Otoka Frąckiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Polski, pan Robert Iwanicki, prezes Stowarzyszenia Koliber i dr Błażej Kmieciak, socjolog. Początek spotkania na antenie telewizji Trwam o godzinie 18.15, a w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z prasy polskiej. Odblokowane leki. Dobra wiadomość dla chorych na nowotwory. Leki nierefundowane będą łatwiej dostępne. Szczegóły w naszym dzienniku. W imię prawdy. Holokaust był przedsięwzięciem państwowym Rzeszy Niemieckiej. W naszym dzienniku pełny tekst oświadczenia Instytutu Pamięci Narodowej. Węgry po stronie Polski. Parlament Węgier wspiera nasz kraj w sporze z Brukselą. Oczekujemy, że instytucje Unii Europejskiej będą stosować zasady równego traktowania, a nie podwójne standardy wobec wszystkich państw członkowskich. Więcej o rezolucji Parlamentu Węgierskiego czytam w naszym dzienniku. Trzeźwość dla ojczyzny. Trzeźwość jest warunkiem wolności osobistej, rodzinnej i narodowej. Musimy walczyć o nową kulturę trzeźwości. Jesteśmy to winni tym, którzy oddali życie za Polskę. Do ważnej inicjatywy 100 dni abstynencji na stulecie odzyskania niepodległości wzywa ksiądz biskup Tadeusz Branakowski. Dodatek ekonomiczny na własny rachunek. Kiedy wybuchnie następny kryzys ekonomiczny, kto się wzbogacił na poprzednim, a także jak zwiększyć swoją emeryturę, czytamy w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Prawie 10 minut po godzinie 13. Przy mikrofonie jest Grzegorz Woś. Witam serdecznie i pozdrawiam, zapraszając jednocześnie na audycję aktualności dnia. Obudź się, Polsko ma. Niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie, z Polsek Bóg nazywa. Obudź się, Polsko ma. Niech opadnie kłamstwa mgła.
sercach naszych na sztandarach. Drodzy Państwo, na antenie Radia Maryja bardzo serdecznie witam ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Witamy serdecznie, ojcze. Ojciec Rydzyk kocha was. Bardzo serdecznie. Ojcze dyrektorze, ważna sprawa. Tak, bardzo dziękuję. Otóż nazwałbym to ostrzeżenie. Ostrzeżenie dla rodziny Radia Maryja, dla biur i kół Radia Maryja. Przed udzielaniem wywiadów, przed tym, żeby się nie dać wciągnąć w jakieś piękne słowa, żeby nas czar miłych słów, zachowań czy czar kamer nie zaczarował i żebyśmy po prostu nie udzielali wywiadów. Trzeba być bardzo ostrożnym. Otóż w ostatnim czasie telewizje z różnych krajów dobijają się do nas, tu do Radia Maryja, dobijają się, ja nie udzielam wywiadów, może powiem dlaczego za chwileczkę, nie udzielam wywiadów i zauważam, że jeżeli ja nie zgadzam się, po prostu nie rozmawiam w ogóle z tymi dziennikarzami tak zwanymi, z tymi mediami. Ale uciekają jak tak, to widzę, że idą się indziej, na przykład do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Chcą gdzieś coś złapać, albo przynajmniej na kawę, żeby kawę wypić z kimś. Zauważyć, bo wypijesz kawę, a on ma ukryte mikrofony, a nawet i kamery. I co później zrobi? Otóż z wywiadami bardzo ostrożnie. Słowo niejednokrotnie spontaniczne nasze słowo. Coś tu kręcą. Także obraz nagrany. Proszę Państwa. Materiał, który zostaje, kamery. Już się go ma. Można go wykorzystać w różnych sytuacjach i różnie wymanipulować. Wyciąć z kontekstu. To jest bardzo ważny kontekst. W jakim kontekście my co mówimy, przekazujemy. Jak my się zachowujemy, czy to jest jakieś, no na przykład jesteśmy w jakimś środowisku bardzo takim prywatnym, jesteśmy z kimś, z przyjaciółmi. Virgin mobile. Tak powiedziałbym, na luzie, z radością i tak dalej. Polsce, tu nie jest wyciąć źle. Gdzieś coś i gdzie indziej wstać. Inny zupełnie kontekst. Chodźmy o to, że właśnie uznając medialne, nieżyczliwe kościołowi, Polsce również, polskiemu patriotyzmowi, tym bardziej należy mieć dystans do tych przychodzących, także spoza Polski, ale z Polski i spoza Polski. Wypowiedzi, słów, obraz można zmanipulować. Widzimy to niejednokrotnie, jak to jest zrobione w prasie, w internecie, w radiach czy telewizjach. My to widzimy. Właśnie wyrwane z kontekstu. I wszystko można z tym zrobić. W telewizji można zrobić z ofiary. Ale oni też nie zdają pisma świętego. Na jednym wózku diabeł z diabłem jedzie, prawda? Czy sługa diabła ze sługą diabła na jednym wózku jedzie, żeby oni zaczęli Biblię czytać, aby mogli tutaj księdza Rydzyka zażyć, że tak powiem, Biblią, ale tak jak głupie to jest. Jeśli chodzi o Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe, o rodzinę Radia Maryja,
chcesz, aby coś wiedzieć o nas, to wystarczy słuchać Radia Maryja, oglądać telewizję Trwam, czytać nasz dziennik czy miesięcznie w naszej rodzinie i nie potrzeba nam udzielać wywiadów w innych mediach. Nie potrzeba. My mamy swoje media i warto powiedzieć takim, jeżeli chcecie o nas wiedzieć, to włączcie Radio Maryja. Oglądać telewizję Trwam. Czytajcie nasz dziennik. Jeżeli chcecie o nas wiedzieć. A odnośnie spraw Witeklandia.pl, proszę Państwa, Witeklandia jest wspaniała. Do prowadzenia tych dzieł jest Toruń. Jest ta centrala w Toruniu. Wiem, że chodzą też po biurach, kołach. Niektórzy mogą się dać na to złapać. Życzliwi, tacy i tak dalej. Ja pamiętam, mój brat świętej pamięci, już po wylewie, proszę ojca, normalni, dobrzy ludzie. Przyszła jakaś pani, zima to było. Ja no mówię, że chciałem porozmawiać o Radiu Maryja i o bracie, to znaczy o mnie i tak dalej. No i ten brat po wylewie, to wiecie, jak już człowiek nie jest taki błyskotliwy, jak przed chorobą, prawda? I pamiętam, mówił, powiedział do żony, po imieniu i powiedział, Halinko, zrób pani herbatę, bo zimno tak jest. Życzliwie przyjął. Co ona powypisywała? Co ona powypisywała? Jakie kłamstwa? W jakim nakładzie? A to było uderzenie, chodziło o Radio Maryja. Oni nam tego nie darują, tego głosu. Właśnie ta strona liberalno-lewicowa. To, co, jak widzę tę sprawę? To może być przygotowywanie następnego ataku, czy to na Radio Maryja, na nasze środowisko, na rodzinę Radio Maryja, a może i w kontekście tego ataku międzynarodowego lewactwa na Polskę, może i uderzyć w Polskę też. Także tu trzeba bardzo uważać, tyle bym powiedział, ojcze. Nie jesteśmy przeciw komuś, człowiekowi, ale przeciw manipulacjom i kłamstwom i dlatego nie. Do Radia Maryja niejednokrotnie podchodzili, to myśmy już to przeżyli, słuchacze Radia Maryja, mam nadzieję, że pamiętają to, ile tego już było, czy to na pielgrzymkach, czy na rocznicach naszych, czy przy innych okazjach. Tego było bardzo dużo i jeżeli ktoś raz okłamał, to trudno mu wierzyć od razu. Musi widzieć poprawę, nawrócenie. A tu widzimy ten atak mediów liberalno-lewackich również na Polskę. Teraz zwłaszcza widzimy, co robią, jakie siły uruchamiają. To jest atak na Polskę, to jest atak na Kościół katolicki i oni coś, obawiam się, że coś szykują. Coś szykują następnego. Widać, że oni no nie darują nam, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Tak. No. A więc zostaniemy dalej porządnie starać się z Panem Jezusem po Bożemu i po polsku. Po Bożemu i po polsku. To również do nas się zwracają te media zagraniczne przez Polaków. Polacy im służą. Po prostu Polacy uważają, że pracują. Pamiętam, kiedyś byłem w jednym, na pewnym pogrzebie ważnego człowieka w tej drabinie społecznej w Polsce. Na pogrzebie poważnego człowieka on był, że to było. Proszę Państwa, jakoś dziwnie. Za rogu, gdzieś z ukrycia. A za rogu, tak, ale wychodzi człowiek, niesie aparaturę, tam te wszystkie kamery, pisze TVN. I on mi mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No ale TVN jest amerykański. Muszę pracować. Powiedziałem mu, musi pan tylko umrzeć i każdy z nas. Wcale pan nie musi, trzeba zachować godność. I właśnie do tak zwanych, nazywają się dziennikarze, którzy są na usługach liberalno-lewackich, a są Polakami, a jeszcze tym bardziej katolikami, też bym to samo powiedział. Zachowaj godność i kochaj Polskę. I kochaj Kościół. Jeżeli kochasz Pana Boga, to kochaj i Kościół.
pomóż temu Kościołowi jak najlepiej działać, służyć, a nie uderzać w to, co katolickie, polskie. A spośród mediów, to ogólnopolskich, no jest tylko katolickie, jest tylko Radio Maria i Telewizja Trwam, czy nawet światowych, bo to idzie teraz dzięki technice, można nas słuchać, oglądać na całym świecie. I tym bardziej dziękujemy wszystkim za współpracę dobrą, za to zrozumienie, komu służymy, dlaczego i nie dajmy się. Uwaga więc na tych krytyk już się nie denerwuje, bo on już jest. Chodzących, nabrał tych pięknie mądrości, się, czy tej mądrości, zrozumiał, że to... różnych mediów. Że szczeniem, czy szczeniem nic się nie osiągnie, na to przecież nie ma sprawy. Informowali nas, dochodzą do nas już te głosy. Ja myślałem, że się to skończy tylko na Radiu Maria na Toruniu, ale tu widzę, że gdzie indziej też. Ja bym wszystkich przestrzegał, wszystkich, czy to duchownych, czy świeckich, wszystkich. A jeżeli już udziela się wywiadu, to komuś pewnemu Rosja, i autoryzowany. Takim przykładem dla nas było zachowanie księdza prymasa Wyszyńskiego. On, jak chciał coś powiedzieć, to mówił w katedrze, w archikatedrze i były tłumy wtedy. Tak, nie mieścili się w archikatedrze. A jak jechał do Rzymu, miał zaufanego dziennikarza i udzielał jemu wywiadu, sprawdzał ten wywiad, autoryzował. I tak szło w świat. Kochana Bernadette. Nie tak byle komu powiedzieć, spontanicznie. Trzeba bardzo uważać. Zrobią z tego coś często uderzającego w Kościół czy w Polsce. Polskę. Bardzo dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. One zrobią to, co zrobią. Bardzo dziękuję, ojcze dyrektorze, z Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie. Tu podrobią. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maria. I nie wiadomo. I to ważne ostrzeżenie, ważne komunikat. Czy podrobić, czy się potrzeć. Radia Konczyta, proszę być z nami, tylko z nami. Radia Konczyta. Już.